zawodzie jako kreatywnej. Na moim kanale możecie obejrzeć filmy lumpeksowe, stylizacje, nie tylko z rzeczy lumpeksowych oczywiście, ale też stylizacje modowe, stylizacje vintage. I właśnie też zajmuję się modą vintage, zajmuję się sztuką oraz różnymi artystycznymi wydarzeniami. Także jeżeli interesują Was takie tematy artystyczne oraz modowe, to zapraszam na mój kanał i koniecznie zasubskrybujcie, żeby dostawać powiadomienia i polubcie filmik, jeśli Wam się filmik spodoba. Tymczasem przechodzimy dzisiaj do konkretów i będzie to haul lumpeksowy z naprawdę superowymi rzeczami modowymi, z rzeczami super jakości, bardzo dobrych marek, rzeczami wręcz projektanckimi. Także zapraszam Was serdecznie i przechodzimy dalej. Większość tych rzeczy dzisiaj jest zakupiona z nowych towarów. Są niektóre rzeczy też z wyprzedaży, ale już teraz powiem Wam, że nie wiem, które. Na pewno jedna to była wyprzedaż 50%, ale teraz robię naprawdę dużo zakupów, więc nie spamiętam tego wszystkiego. W każdym razie, duża część tych rzeczy to są rzeczy z nowych towarów, a sami wiecie mniej więcej, jakie są ceny na nowych towarach, a zwłaszcza, że ja zamieściłam już dużo filmików z tych sklepów, w których teraz robiłam zakupy. I w zasadzie możecie zobaczyć wszystkie te, zabieram Was do lumpeksu, odcinki o tych sklepach, o cenach, o tym, jaki tam jest asortyment na moim kanale. Więc jeżeli Was interesują konkretne miejsca, konkretne sklepy, czy w Gdowie, czy w Dobczycach, czy w Krakowie, czy w Wieliczce, to możecie sobie tam zajrzeć. Mam też kilka filmików spoza, na przykład z Warszawy. Także zapraszam Was na te filmy, tymczasem dzisiaj przechodzę już do konkretnych rzeczy. I na przykład jedną z tych rzeczy superowych, która zresztą była z metką, a dowód na to zobaczycie właśnie w przebitce, bo pokazuję metkę. Jest ta sukienka, którą mam na sobie, jest po prostu przepiękna. To jest nowa sukienka z Top Shopu i to naprawdę w super trendach. Tego typu właśnie bluzki, sukienki z tymi bufami. I w takich właśnie nowoczesnych krojach widziałam na przykład w kolekcjach Fendi w zeszłym roku. Tak szczerze to w tym roku jakoś jeszcze nie śledziłam bardzo Fendi. Być może, że też mają takie tego typu sukienki. No ale w każdym razie naprawdę jestem zachwycona tą sukienką. Ona jest dość gruba, powiem Wam. W rękawach jest nawet podszewka dodatkowa. No i ona jest z takiego materiału, pokażę Wam tu kawałek, tak odwinięte. Z takim meszkiem pod spodem. To jest taka sukienka, która może nawet być na zimę, czy na taką chłodniejszą jesień, do jakiegoś na przykład płaszcza z takimi szerokimi rękawami, czy do futra nawet takiego, czy kurtki oversize'owej, takiej dużej. No ja tutaj Wam pokażę propozycję między innymi z taką torbą, zobaczcie, która też jest właśnie nowością w moich zakupach. I jest to Siena de Luca, Italii. Te torby są naprawdę jakościowe i bardzo fajne ze skóry. Zobaczcie, tutaj pokażę Wam detal i zaraz zobaczycie stylówkę i z torbą, i z sukienką. Oczywiście, wiecie, no to jest torba używana, jest skórzana, nie ma żadnych uszkodzeń, ale tam jakieś takie drobiażdżki, jakieś tutaj mikro zadrapania może się znajdą. Torba jest już wyczyszczona, naprawdę w środku też jest w super stanie. Aczkolwiek, no wiecie, torby używane, no przykładowo ta podszewka jest w dobrym stanie, ale ma takie mikro, jakieś tam zaciągnięcia, więc po prostu tak Wam mówię, że wiadomo, że to nie wszystko jest nowe. To są rzeczy, czy tam czasem vintage, czy z odzysku, więc tam jakieś drobne rzeczy, drobne mikrowady mogą być. Natomiast ja kupuję rzeczy w naprawdę super stanie i super jakości, tak żeby mimo wszystko te rzeczy posłużyły jeszcze na lata. No i ta torba mi się tak bardzo podoba, że szczerze powiem Wam, że chyba ją sobie zostawię, ale poradźcie mi. Zobaczycie ją właśnie w stylówce, nawet chyba w dwóch stylówkach, później kolejna będzie. No w każdym razie sukienkę przymierzyłam do takich butów zamszowych w stylu retro, ale takich już z platformą, więc one są takie trochę mieszane stylowo. Oraz do kurtki skórzanej, takiej bomberkowej, króciutkiej. Teraz właśnie w trendach taka crop kurtka. Jest ona vintage, ale jest w naprawdę super stylu. No i druga stylówka będzie z moją bomberką z Zary. I to jest taka bomberka, którą bardzo lubię, z tymi haftami, z tej limitowanej kolekcji takiej ciężkiej do dostania już. Polowałam na nią, bo kiedyś oddałam jedną identyczną, tylko większą. I szkoda, bo ta jest mniejsza. Ale w każdym razie tak bardzo mi się i tak podoba. No i właśnie, no i między innymi ta torba do tego będzie.
Tadam, taka styluba. Bardzo, bardzo super jest ta sukienka i już widzieliście mnie w tej sukience również w live'ie, bo byłam w niej w live'ie, bo tak mi się spodobała, była nowa, więc stwierdziłam, że tylko ją trochę odparuję, żeby wiadomo, żeby tam higienę zachować, ale prać jej nie trzeba było, ponieważ była perfekcyjnie nowa, no i stwierdziłam, że to jest perfekt sukienka w stylu dla mnie. Jestem ciekawa waszej opinii, jak się wam podobam, ale ja się sobie w tej sukience podobam, po prostu wiem, że ona jest taka puffy, obszerna, ale ma fajną talię podkreśloną, więc moim zdaniem jest fajna, można ją nosić do pracy, na różne okoliczności. No, oczywiście nie imprezowa, bo jest za ciepła. Tak czy inaczej jestem zachwycona tą sukienką, naprawdę. No i torba też jest naprawdę świetna. Moi drodzy, no ale nie będziemy się zatrzymywać milion lat na tej sukience, idziemy dalej. Jak już poszliśmy torbami, to zobaczcie tą torbę jeszcze w innej stylówce wcześniejszej. Tak szybka przebitka z tymi spodenkami i ze swetrem z niedawnego hola, który sobie zostawiłam, który uwielbiam. Bardzo wygodny jest. I pokażę wam teraz nową torebkę. Kolejna torebka. Jest cudowna po prostu. Wiecie co, ja ciągle jak kupię torebkę, to się zastanawiam, czy sobie jej nie zostawić. Po prostu tak mi się podobają te torebki. Ale naprawdę, to jest super zdobycz. Zobaczcie. Torebka ze skóry w przepięknym kolorze. Kocham ten kolor i zobaczcie, w jakim stanie jest ta torebka. No po prostu ta torebka jest nowa. Naprawdę jest z marki Osprey London. Zobaczcie tu. Osprey to jest bardzo fajna marka. Naprawdę dobra, droga marka torebek. Ma bardzo funkcjonalny kształt i funkcjonalne tutaj te przegródki. Jest przepiękna. Ten kolor to jest taki szarawy błękit. No, no boski, po prostu boski. Nie wiem, czy uda mi się tutaj pokazać. Jest to troszkę inny odcień niż ten żakiet i sukienka, ale bardzo bliski. Do sukienki spokojnie mógłby być jako taki właśnie przełamujący lekko odcień, ciemniejszy, zobaczcie. No nie, no naprawdę, chyba sobie to zostawię, bo to do tego to będzie po prostu idealny zestaw. Wiecie co, naprawdę się załamuje, bo ja ciągle mówię, że coś sobie zostawię, to tak się nie da, tak się nie da. Muszę zrobić mocny przegląd moich torebek, ale jeszcze nie skończyłam z tą torebką, bo się strasznie rozpraszam się, bo tak mi się podoba. Zobaczcie, jakie pięknym stanie jest. No i w środku również, o, w ogóle tam są takie naszywki, to naprawdę to jest nowa torebka, ktoś dostał i po prostu oddał torebkę. Ona nawet ma tutaj wszystkie wszywki Osprey Discover More Online, czyli też można kupić je online. Być może nawet są te torebki, bo to wygląda jak torebka naprawdę z jakiejś nowej kolekcji. Nie, może komuś się nie sprawdziła, prezent nietrafiony. No, ja jestem zachwycona. A, skoro jesteśmy przy akcesoriach, to od razu wam pokażę koc, który kupiłam. Koco narzuta, coś takiego, co się idealnie nadaje na taras. Zobaczcie, jaka piękna rzecz i naprawdę akurat ta rzecz kosztowała chyba 16 zł, czy coś takiego. No niedużo w każdym razie, zobaczcie. Piękna z takiej indyjskiej bawełny. To jest taka dosyć wąska narzuta, na przykład na pojedyncze łóżko by się nadała. Ale bardzo, bardzo podoba mi się kolorystyka. Oczywiście, jeżeli ktoś z was by chciał taką narzutę, zobaczcie, to jest wszystko stebnowane ręcznie takimi nićmi z dwóch stron. Piękne kolory, naprawdę. Jeżeli by wam pasowało coś takiego, to możecie się do mnie zgłaszać. Jeżeli nie, to ja to wykorzystam w ogrodzie, bo taki był mój zamysł, że ona będzie jako taki kocyk ogrodowy, może nawet jako wręcz na stół nakrycie. Bo to jest takie grube, ale fajne, bardzo fajne. No, to jest naprawdę jak nowe. A takie rzeczy naprawdę w sklepach kosztują swoje. Szczególnie właśnie takie ręcznie wykańczane, tak jak ta. Także jestem bardzo zadowolona. Jeszcze mam jedną torebkę, ale tą torebkę wam pokażę z płaszczem. Najpierw opowiem o torebce w takim razie. To coś kupiłam typowo do sklepu. Bardzo fajna rzecz też, słuchajcie. I naprawdę w niezłym stanie, w super stanie właściwie. No zobaczcie, tutaj jest takie mikro, mi się wydaje, że to się odpierze, takie mikro przebarwienie, ale naprawdę malutkie. Bardzo fajny jakościowy plecaczek ze skórą. I to jest też fajna marka. Orla Kieli. Zobaczcie. Tak to się zapina. Fajna, naprawdę fajna jakość. To jest takie impregnowane płótno, właśnie z dodatkami skórzanymi i można to nosić jako plecak. Znaczy właściwie to jest plecak, widzicie? Super rzecz. Zobaczcie. Ja uwielbiam plecaczki ostatnio. Po prostu jestem fanką plecaków. O, tak to wygląda. Naprawdę mega fajne.
Tak to wygląda i w środku też jest naprawdę funkcjonalne. Po prostu taka torebka, tylko że patrzcie, jakie super wykończenie w środku. Piękna rzecz, naprawdę. Uwielbiam po prostu. Jestem taką fanką torebek. Pokażę Wam jeszcze na końcu jedną torebkę, którą będę sprzedawać ze swoich, bo nie jest do końca w mojej kolorystyce i stwierdziłam, że na tyle rzadko noszę ten kolor ostatnio, że szkoda mi tego trzymać, ale torebka też jest super ze skóry. Patrzcie, piękny środek i w ogóle też ma pod spodem takie jakby silikon, tak, silikonowe nóżki. Świetna, świetny, świetny plecaczek, bardzo ładny, takie abstrakcyjne wzory, które teraz są bardzo na topie, bo w ogóle to są takie jakby sowy chyba, patrzcie. Jak się przyjrzeć, to są takie twarze sówek w takich pastelowych kolorach, w zieleni, w, super, naprawdę super. I przymierzę Wam to do płaszcza, który teraz pokażę, który jest przepiękny. Jezus, to jest tak super rzecz, że się, nie wiem, czy ja to zdołam oddać, czy ja to zdołam sprzedać. Niby to jest rozmiar 40, ale to jest tak uniwersalne. Iwan Grundal, zobaczcie, projektancki płaszcz, tak superowym, oversize'owym stylu, patrzcie. Tu jest wierzch z takiego khaki materiału bawełnianego, z takim fajnym kołnierzem, ale można to nosić oddzielnie, jako sam prochowiec, bo zobaczcie, pasek jest dwustronny. Pasek jest tak, tutaj jest taki, taki zielony, a z drugiej strony jest brązowy, a druga część tego płaszcza to jest jakby oddzielny płaszcz z wełny. W każdym razie to jest na pewno naturalne. To jest, podejrzewam, 100% wełna albo duży procent wełny z jakąś wiskozą może. No i w każdym razie pokażę się Wam w całości, czyli taki podwójny płaszcz bardziej na zimę, bo to naprawdę jest ciepłe. Bawełna z tą spodnią częścią wełnianą, przepiękne to jest. I osobno, już nie będę pokazywać osobno tego, tego prochowca zielonego, no bo on wygląda tak samo jak łączony, natomiast oddzielnie ten brązowy płaszcz długi, no to jest boskie po prostu. No i oczywiście do tego sobie przymierzę ten plecaczek w jednym momencie, także zobaczycie też, jak to wygląda. Cudo, 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 jest bardzo długie to, naprawdę to jest na wysoki wzrost, więc tylko z tego względu się zastanawiam, czy sobie go zostawiać, bo naprawdę jest bardzo długi. Ale to jest tak unikatowa rzecz. Jak uwielbiam znajdować takie rzeczy, po prostu jestem zachwycona tym. Wiecie co, to było na wagę, ale to jest tak ciężkie, że ja nie wiem, czy to nie wyszło drożej na wagę, niż jakby to wycenili, bo naprawdę powiem Wam, że chyba to waży z 2,5 kilo. No naprawdę jest ciężki ten płaszcz i to było praktycznie na nowym towarze, tam nie wiem, czy 20% może było, więc naprawdę sporo zapłaciłam za to płaszcz, ale jest tak cudny. Wow. Dobra, koniec z podniecaniem się aż tak. Przechodzimy dalej. Huch, zrobiło się tu na maksa gorąco, bo mi tutaj świeci teraz, dlatego też takie światło jest trochę ciemnawe, bo jak przez okno mi tu świeci plus lampy, to się robi taki, no trochę taki kontrast świetlny, więc no, nic na to nie poradzimy. Stylówki będę kręcić w innym trybie, więc może będzie trochę lepiej. Kochani, to tak, był płaszcz, teraz pokażę Wam kolejną super rzecz, spódnicę, nie na mnie, bo ta spódnica jest na mnie za duża, ale jest rewelacyjna. Słuchajcie, spódnica skórzana marki Ibana, zobaczcie, to jest rozmiar 40, bardzo fajna mini, ze skórki mięciutkiej, zobaczcie, to jest naturalna skóra, co na dowód Wam pokażę, o. Widać, że to jest, nie jest żaden sztuczny zamsz i taka naprawdę mięciusieńka skórka, zobaczcie. No to jest mniej więcej rozmiar 40, 38-40, no bo na mnie to jest, ja tam spróbuję to Wam przymierzyć, ale większego sensu to nie ma, bo to jest naprawdę duże. Co jest fajne, to jak na przykład macie M-kę, to można sobie ścisnąć tą gumę, już Wam tutaj ścisnę trochę, i trochę zmniejszyć pas. A tak na maksa to jest 40 bardziej właśnie, zobaczcie. Można troszkę bardziej to ścieśnić i na przykład właśnie na rozmiar 38 wtedy będzie spoko. Na mnie to jednak jest za duże, ale jest przesuperowa. Ta spódniczka jeszcze ma takie wycięcie z boku, zobaczcie, bo ona jest taka jakby krótsza po bokach. Bardzo, bardzo piękny kolor, zobaczcie, jaka śliczna spódnica. Mega mi się podoba, naprawdę śliczna mini. Będzie ktoś miał pociechę, bo jakość jest po prostu przepiękna i marka. Z przodu jest metka, co ciekawe, właśnie ta Ibana. Fajna, na wiosnę, wesoła, kolorowa spódnica. Dobra, idziemy dalej, kochani. To nie koniec świetnych zakupów, bo teraz pokażę Wam płaszcz. Płaszcz, w którym ostatnio byłam i zrobiłam stylówę, bo już chodziłam w nim. Byłam i w szkole, i właśnie w sklepie w tym płaszczu. I to jest cudowny płaszcz.
W ogóle te zakupy są same, moim zdaniem to są same takie strzały w dziesiątkę. Nic, nic takiego, co by wzbudzało moje jakieś wątpliwości moje, wzbudzało. Rozmiar 38 jest na mnie idealny. No różnie to jest z tymi rozmiarami. To jest Lee Cooper, więc też markowy płaszcz. I ma bardzo piękny krój i bardzo dobry skład. On jest taki w stylu takim trochę romantycznym. Tu jest bardzo prosty, fajnie uszyty z przodu. I zobaczcie na ten kolor w ogóle. I z tyłu ma takie kliny jakby, że jest taki rozszerzający się właśnie z tyłu tutaj na pupie, się fajnie układa i bardzo ładnie wygląda. I w ogóle ma też naprawdę rewelacyjny skład i ten płaszcz był też nowy. Słuchajcie, cieszyłam się, że był nowy, ale był na takiej lekkiej wyprzedaży, więc troszeczkę tam cena była niższa tego płaszcza. Tu jest naprawdę fajny składzik, więc chcę wam przeczytać, tylko coś... O, nie mogę odwrócić stron metki. Jest. 50% wiskoza, 46% jedwab i 5% wełna. Wyobrażacie sobie taki skład w płaszczu? 46% jedwabiu jest w tym płaszczu. No, to jest prawie, że nie do uwierzenia, że taki płaszcz o takim składzie, no to musiała być jakaś chyba prestiżowa linia tego Lee Coopera, bo naprawdę mega skład, ale on jest bardzo mięciutki, zobaczcie. Rzeczywiście czuć taką delikatność tego jedwabiu, ale w życiu bym nie zgadła, że w takim dosyć z ciepłym materiałem płaszczu będzie jedwab. Naprawdę jestem tak zakochana w tym płaszczu. Do mojej tej bordowo takiej czerwonej stylizacji z fioletem bajeczka. No to jest naprawdę zdobycz, z której jestem tak bardzo zadowolona. Powiem wam, że wow. Dobra, idziemy dalej. Nie będziemy się zatrzymywać na jednej rzeczy. W każdym razie zobaczcie, jak w tym wyglądam. Mam nadzieję, że się podobam. Koniecznie napiszcie, czy mam rację, czy zostawiać sobie i że jest super. No jak do mojej kolorystyki to bajka, po prostu bajka. Mam dużo też rzeczy w takim śliwkowym kolorze i kocham śliwkowy. Już abstrahując od tego, czy pasuje mi. Dobra, następna rzecz. Nie ma metki, ale w dotyku myślę, że to jest bawełna z poliestrem. Pokażę wam z bliska. W dotyku jest bardziej jak bawełna, ale myślę, że tam jest dodatek sztucznego. I nie wiem, co to jest za marka. Może to być jakaś sieciówka. W każdym razie bardzo fajna, modna bluza z takimi szerokimi rękawami zwężanymi na końcu, z takimi klinkami jakby. Taka kurtko-bluza. Super rzecz modowa na wiosnę. Zobaczymy, czy sobie ją zostawię, ale jak na razie to wam zmierzę po prostu do mini spódnicy, bo ja uwielbiam takie obszerne góry do mini spódnic i do sneakerów. To jest takie fajne. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. No, czyli można pod spód na przykład jakiś podkoszulek fajny, spódniczkę mini i tą bluzę jako kurtkę po prostu i stylowa jest ba-bam! Ekstra. Jeszcze mam dwie cudowne rzeczy. Nie, jeszcze mam kilka rzeczy. Jeszcze mam cztery rzeczy. Także lecimy. Słuchajcie, bardzo fajny sweter z super składem i to jest sweter niezapinany. Naprawdę ma świetny skład, ale zobaczcie, jak jest ekstra zrobiony. On na pewno ma w sobie angorę. Nie pamiętam składu, ale zobaczcie. Jest taki jakby sól z pieprzem trochę, ale nie czarno-biały, tylko to jest brąz z takimi beżowymi kropeczkami i ma rozszerzane rękawki z takimi fajnymi falbankami. Cieplusie to jest, naprawdę cieplusie i to jest taka luźna narzutka z takimi słodkimi bąbelkami. No przepiękna rzecz, naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. Już wam czytam skład. Wiskoza, jedwab, angora i 30% nylonu, czyli 70% naturalnego, w czym 20% stanowi jedwab, słuchajcie. Jedwab z angorą tu jest. I wiskoza. No piękny sweterek. Piękny sweterek. Na mnie jest troszkę za luźny ten sweter. Tutaj jest napisane 18, więc to jest spory rozmiar. Naprawdę, to jest taka bardziej L-ka. Piękny sweterek. Ja jeszcze troszeczkę o niego tam zadbam, żeby był jak nówka, bo on jest już wyprany i tak dalej. Ale jeszcze tam takie pojedyncze kuleczki posiada. Ale wiecie, o to chodzi właśnie w tej ekomodzie, żeby rzeczy doprowadzać do perfekcyjnego stanu, zwłaszcza rzeczy z cudownych tkanin, dzianin i takie, które mogą jeszcze wiele lat służyć, bo naprawdę nic z nimi nie jest nie tak. Aha, no i teraz od razu po tym swetrze, odłożę go tu na bok, cudowna sukienka z jedwabiu. To jest sukienka duża, słuchajcie, bo to jest nawet napisane, że to jest 44... Nie, ja bym tego tak nie powiedziała. Myślę, że to jest Max L-ka. Jedwab taki przezroczysty, to jest taka bardziej tunika na lato, może na plażę właśnie, może jak ktoś się nie chce spalić albo nie chce się tak obnażać, a chce mieć coś, co prawie nie zakrywa i prawie nie powoduje gorąca. 100% jedwab. Cudowne kolory. Po prostu ja jestem taką fanką takich rzeczy.
To jest taki perfekcyjna letnia sukienka dla mnie. Oczywiście ja pod to włożę halkę, jak zobaczycie, bo to jest prawie całkiem przezroczyste. Ale po prostu love. Instant love. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz to jest bluzka od Levisa. I ona jest w rozmiarze XS. Zastanawiam się nad jej sprzedażą, bo ja bardzo rzadko noszę koszulę. Chociaż naprawdę jest bardzo, bardzo oryginalna, bardzo modna. Zobaczcie na te bufki tutaj, cudowne. Patrzcie, jak pięknie uszyte. Naprawdę, no widać, że to jest markowa bluzka. W idealnym stanie. Tu jest napisane XS, ale zobaczycie na mnie, że to wcale nie musi być XS. Może wręcz nawet to do M-ki być, bo to tutaj ma swoją szerokość. Ona nie ma zaszewek na biust. Natomiast ma tak pięknie zrobione rękawy, jest biała, śniemno-biała, to nie jest żadne ekry, żaden beż. Świetna będzie do na przykład stylowa do jeansów, albo no, do jakiejś, nawet do pracy, do jakiejś fajnej spódnicy takiej stylowej. No cudo, cudo, po prostu cudo. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Jeszcze mam piękny sweter, który może być męski, może być damski. Z założenia jest chyba męski. I to jest, patrzcie, jaka fajna marka. Hammond by Patrick Grand, rozmiar S, w idealnym stanie z wełny. Piękne, piękna wełna. Ale słuchajcie, ja uważam, że to może być spokojnie jako taki długi kardigan damski, jak podwiniemy rękawy. I bardzo fajnie to wygląda. W ogóle na maksa bym nosiła taki kardigan. Nie wiem, czy nie jest na mnie trochę za mały, za duży. Także dajcie znać, już Wam powiem skład. 80% wełny jest. Ale no to i tak jest super skład. Bardzo fajny ten kołnierz, ładne guziki. On jest naprawdę nowy, ten sweter. Zobaczcie zresztą z bliska, jak wełna wygląda. Nóweczka! Piękny beżowy kolor. No i w ogóle ten splot jest zachwycający. No taki super, super sweter na przykład do leggingsów, do jeansów, rurek. Piękny, piękny, piękny sweterek. No słuchajcie, i ostatnia dzisiaj rzecz. Ostatnia rzecz to jest taka koszulka bardzo ciekawa. To jest Grua marka i to jest fajny też skład. No, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest taka wełenka. Bardzo miła, nie jest w ogóle to bardzo gryzące. Bardzo ciekawy design ma. Będę miała niedługo też taki sweter w holu. Taka dopasowana bluzka ciepła z takimi fajnymi wycięciami. No, bardzo, bardzo oryginalna rzecz. Jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Naprawdę ciekawie to wygląda. Na zimę raczej. No, także pewnie zostanie to już do sklepu na następny sezon, ale jak coś, to mam takie coś fajnego i będzie ono do sprzedania. Kochani, jak na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam podobały zakupy. Mnie zachwyciły po prostu. A zapraszam Was już we środę Was zapraszam na live, oczywiście. Zapraszam Was też we czwartek na specjalny program stylówkowy, który będzie w kooperacji. Będzie to wyzwanie z innym kanałem, z kanałem Joanny Pinkowskiej i będzie to wyzwanie dotyczące nowych trendów. W każdym razie jednej z części garderoby w nowych trendach jeszcze nie sprzedaję. Będę wstawiała posty zapowiadające to wyzwanie zarówno na kanale Joasi, jak na moim. Także możecie zobaczyć, jakie będą nasze wzajemne propozycje na właśnie tą jedną rzecz w super modnych trendach. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Myślę, że to będzie ciekawe, że będzie to inspirujące dla Was. Mam nadzieję. Kochani, do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!